Cześć. Dostałem w ostatnim czasie trochę maili z zapytaniem o najtańszego, sensownego peceta nie do grania, a do codziennej pracy, internetu, YouTube'a, nauki itd. Na to nałożył się miły prezent od znajomego Juraszki, który obdarował mnie solidną porcją sprzętu. I co istotne, w paczce tej znajdował się jeden OM, który przypomniał mi, jak fajna może to być maszyna. Postanowiłem więc pokazać Wam, co potrafi komputer za nieco ponad 200 zł, przy czym spora część tej kwoty to nowy dysk SSD. Zapraszam więc do oglądania, w szczególności tych, którzy nie są grami zainteresowani i z różnych powodów potrzebują poskładać komputer dla normalnego użytkownika. Ale nie przejmujcie się, gry też sprawdzimy. Dużo gier. Jestem świadomy tego, że często trudno jest poskładać dokładnie taki zestaw jak ten, który ja proponuję. Tym razem zrobię to zupełnie inaczej. Konfiguracja, którą zaproponuję, będzie nie tylko tania, nie tylko wystarczająca do pracy, nauki czy prostej rozrywki, ale przede wszystkim będzie prosta w skompletowaniu, bo rynek jest wręcz przesycony wybranymi komponentami. Postanowiłem też zaproponować Wam dwa warianty oparte o bardzo podobny model bazowy. Zestaw, który wybrałem, a raczej który wybrał mnie, bo jak mówiłem, dostałem go w prezencie, to Dell Optiplex 745. Model popularny i, jak się zaraz przekonacie, całkiem solidny, jeśli zestawi się to z jego ceną. Zestawem numer 2 będzie Dell Optiplex 755, czyli prawie to samo, ale jednak odrobiną lepszy. O czym później. Miałem już okazję robić klipy z Optiplexami na innym kanale i powrót do tych modeli, a w szczególności do modelu 755, dał mi sporo frajdy. Okazuje się, że pomimo tego, że minęło kilka lat, to te jednostki potrafią być cały czas wystarczające. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od gorszej serii, czyli od modelów Optiplex 745. Powiedziałem modelów, bo Optiplexy, jak większość OM-ów innych firm, występują w kilku wariantach. Tutaj są to Mini Tower, Desktop, Small Form Factor oraz Ultra Small Form Factor. Normalnie polecałbym skupić uwagę tylko na największym Mini Towerze, ale tym razem nie zależy nam na tym, aby dało się do środka wsadzić sensowną grafikę, bo składamy peceta do innych celów. Więc nieważne, jaki wariant wybierzecie, o ile nie będzie to ten najmniejszy, czyli USFF. Jego dużym minusem jest brak PCI Express i skromny zasilacz, więc ten wariant omijajcie. Optiplexy 755 występują dokładnie w takich samych wariantach, choć płyty główne nieco się różnią, o czym za chwilę. W czym zatem model 745 jest gorszy od 755? Chodzi tutaj przede wszystkim o chipset. W pierwszym jest to Q965, czyli maksymalne FSB jest tutaj na poziomie 1066 MHz. W drugim mamy Q35, czyli maksymalne FSB na poziomie 1333 MHz. Teraz naszym bohaterem jest wariant Small Form Factor. Znalazłem ofertę na taki model za 39 zł. Największy minus tego modelu to jedynie dwa porty SATA na płycie głównej. Choć warto zaznaczyć, że jest to problem dla tych, którzy planują używać napędu optycznego, który występuje tutaj w wersji Slim. Jeśli więc chcemy mieć dysk systemowy SSD oraz dysk talerzowy na dane, to musimy przesiąść się na zewnętrzny napęd USB lub nabyć kontroler SATA na PCI. Ja zdecydowałem się na wariant numer 2, bo potrzebowałem podpiąć w celach testowych większy dysk. Koszt prostego kontrolera, który poradzi sobie z tym zadaniem, to jakieś 40 zł. W zestawie była jeszcze stacja dyskietek, niby też Slim, ale zajmuje cały slot. Dodam, że stacja dyskietek łączy się z płytą główną przez własnościowe złącze. Idziemy dalej, RAM. Instrukcja Optiplexa 745 twierdzi, że chcąc osadzić w środku maksymalną ilość RAMu, czyli 8 GB, to muszą to być moduły 667 MHz. Moduły 800 MHz są wedle instrukcji obsługiwane jedynie w sytuacji, kiedy pamięci jest maksymalnie 4 GB. Ale sprawdziłem i tak nie jest, więc 8 GB DDR2 800 MHz zadziała tutaj bez problemu. Może jest to kwestia nowszego BIOS-u, ale chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że aktualizacja BIOS-u jest zawsze mile widziana w tak starych sprzętach, zwłaszcza że procedura jest prosta.
W zestawie znajdzie się zatem 8 GB DDR2 o taktowaniu 800 MHz. Komplet 4 kości to wydatek rzędu 65 zł. Przechodzimy do kwestii dyskowych. W środku osadzimy nowego SSD-ka o pojemności 120 GB. Koszt po zaokrągleniu to jakieś 80 zł. Parametry nie są specjalnie istotne, bo na tak starym układzie, jaki jest na MOBO, każdy nowy dysk SSD będzie i tak za szybki. Pamiętajcie też, że te 120 GB to żaden luksus. Ja wybieram taki, aby obniżyć cenę końcową i dlatego, bo jest wystarczający. Ale jeśli możecie sobie na to pozwolić, to polecam minimum 240 GB. Koszt to jakieś 119 zł, więc niewielka różnica. Możliwe, że w nabytej bazie będzie już jakiś niewielki dysk talerzowy. Na przykład w tej ofercie za 39 zł już takowy się znajdował. Ja jednak podpinam w celach prezentacyjnych coś większego. Zostały nam jeszcze dwa komponenty. Dwa istotne komponenty. Zaczynamy od CPU. Optiplexy były zwykle dostarczane z jakimś słabym wariantem Core 2 Duo. I trudno dzisiaj pracować na takim CPU. Wiem, zaraz się dowiem, że połowa z Was siedzi na E8400, ale szczerze, nie ma się czym chwalić. Co kurwa? Do wybranych Optiplexów polecam Wam zakup cały czas mocnego czterordzeniowca Q6600. Tak, ten tytan wydajności cały czas radzi sobie w 2022 roku, o czym się zaraz przekonacie. I może być Wasz za skromne 18 zł. Core układ Q6600 to popularne układy i nie będziecie mieli problemów, aby znaleźć je w dobrej cenie. Procesor zadebiutował na samym początku 2007 roku. Mamy tutaj 4 rdzenie, 4 wątki, taktowanie bazowe 2,4 GHz i 8 MB pamięci cache drugiego poziomu. TDP oszacowano na 105 W. A litografia, w jakiej wykonany jest układ, to 65 nanometrów. Nie ma co ukrywać, jest to stary procesor, często wysłużony i chętnie podkręcany. I nie jego parametry zadecydowały o wyborze, a niska cena. Pochwalę się Wam przy tej okazji moim egzemplarzem Q6600, który ma na sobie napis Intel Confidential. Co oznacza, że jest to prawdopodobnie sample inżynieryjny, jaki firma Intel dostarczała na przykład dziennikarzom w celu przygotowania recenzji. Od razu zaznaczę, że w tym wariancie Optiplexa nie zrobimy na procku BSEL moda. Winny jest chipset płyty głównej, który, jak już wspominałem, obsługuje FSB na poziomie max 1066 MHz. Modyfikację dodamy w rozdziale drugim z Optiplexem 755. Tak przechodzimy do ostatniego komponentu, karty graficznej. Wszystko jest w tym zadaniu przeciw nam. Cena, która musi być niska, dostępność, która musi być duża, wydajność, która musi być wystarczająca, prądożerność, która musi być mała i na dokładkę niski profil. Myślałem o tym długo i spędziłem dłuższą chwilę na portalach ogłoszeniowych i doszedłem do wniosku, że nic nowego tutaj nie wymyślę. Królem ekstremalnie budżetowych grafik do ekstremalnie budżetowych pecetów jest nieustannie HD5450, którego można zdobyć nawet za 10 zł. Czyli podrożał, bo rok temu znalazłem sztukę za 3 zł. Karta ta jest też znana pod nazwą HD6350 lub pod nazwą, jaką posiadacze są w stanie przepisać z karty, czyli na przykład QK638AA. Albo takie coś. GPU posiada 0,5 GB RAM-u typu GDDR3, obsługuje DX11, co ważne, a zasilacz, jaki producent zaleca dla tego potwora, to taki o mocy 200 W. Resztę parametrów widzicie na ekranie. Minusem jest niestandardowe wyjście wideo w postaci DMS59. Jeśli nie posiadacie takowego kabla, to konieczne jest kupno przelotki, czy to na VGA, czy DVI. W obu przypadkach jest to mniej niż 20 zł. I tutaj małe wyjaśnienie. Jeśli bowiem nie posiadacie przelotki DMS59, a dla sportu takowych się raczej nie posiada, i nie uda się Wam znaleźć karty 5450 za 10 zł, to całkiem prawdopodobnie nie ma w takim wypadku sensu kupowanie tej grafiki z adapterem, bo taniej wyjdzie zakup modelu HD7470, który znalazłem już za 50 zł. Taka karta posiada dwa razy więcej pamięci, jest delikatnie mocniejsza i posiada już standardowe wyjścia wideo, DVI oraz DisplayPort. I również jest to łatwa do nabycia grafika. Inna tania grafika, która może być dobrym zamiennikiem, to ATI FirePro V3800, jednak ten model nie jest już tak łatwy w nabyciu. Ja zostaję przy wariancie tańszym i wszystkie testy przeprowadziłem z grafiką HD5450. Podsumujmy to wszystko. Cały zestaw o parametrach widocznych na ekranie wyniesie Was jakieś 212 zł. Pamiętajcie, że warto nabyć większy dysk SSD, a może również jakiś dysk talerzowy.
Ceny nowych dysków o pojemności 1 TB zaczynają się od 119 zł. A jeśli stajecie wobec potrzeby nabycia wszystkich komponentów, w tym monitora, to zobaczmy, ile musicie jeszcze wydać. Za 30 zł znalazłem ofertę na sprawny monitor 19-calowy o rozdzielczości 1400x900, jaki w zupełności wystarczy do takiego zestawu. Klawiatura to zaledwie 9 zł, mysz optyczna 6 zł, a głośniki to wydatek rzędu 20 zł. Mówimy tutaj o nówkach. Czyli do ceny zestawu trzeba doliczyć 65 zł i mamy gotowy do pracy komputer. Chwila! A gdzie cena za Windowsa, panie Sałatka? Nie ma, bo system, jaki proponuję dla tej konfiguracji, to Ubuntu. O, koć piergała! Uspokoję tych, którzy z Windowsem nie chcą się rozstawać, w dalszej części zainstalujemy na maszynce W10. Przypominam też, że kupno używanego Windowsa jest możliwe i legalne, przynajmniej w Unii Europejskiej. Na stronach Microsoftu znalazłem taki ciekawy cytat. To, że dany użytkownik nie łamie prawa europejskiego, nie oznacza, że nie łamie warunków licencji. Czyli kupując takiego używanego Windowsa, będziecie musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy będę w stanie zasnąć, wiedząc, że złamałem licencję, ale nie złamałem prawa? Oczywiście temat jest głębszy, a ja sobie tutaj tylko śmieszkuję, ale summa summarum, używane Windowsy w Polsce są legalne. Jednak przed zakupem polecam zapoznać się z tematem szerzej, bo nie zawsze taki zakup faktycznie będzie legalny. Podpowiem, Windows 10 za 2 zł prawie na pewno nie będzie legalny. Zostawmy na chwilę produkt Microsoftu w spokoju i skupmy się na darmowym Ubuntu. Jeśli miałby to być wasz pierwszy kontakt z Linuxem, to bierzcie pod uwagę, że takie Ubuntu to bardzo przyjazny system operacyjny i ci, którzy korzystali do tej pory tylko z Windowsa, szybko się w nim odnajdą. A sama instalacja jest banalnie prosta i nie wymaga specjalnego poradnika, ale jeśli potrzebujecie takowego, to znajdziecie ich milion na YouTubie. Jeśli jednak szukacie czegoś, co wygląda jak Windows, to Q4 OS z paczką XP-Q4 będzie lepszym wyborem. Dodam, że poświęcę kiedyś odcinek na tego udawacza Windowsa. Okej, mamy Ubuntu w wersji 20.04. Na start kwestia jakiegoś pakietu biurowego. LibreOffice wydaje się naturalnym wyborem, ja jednak proponuję inny pakiet, z którego korzystam na kilku innych komputerach. FreeOffice. Jest, jak podpowiada nazwa, darmowy. Radzi sobie z plikami generowanymi przez Microsoftowy pakiet Office i interfejs podoba mi się bardziej, a dodam, że można go sobie dostosować pod swoje upodobania. Na przykład wyłączyć wstążkę i oczywiście można też dodać polski słownik. W skład pakietu wchodzą trzy programy, czyli edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny i program do prezentacji. Jeśli nie znacie FreeOffice, a LibreOffice się wam nie podoba, dajcie szansę programowi. Dodam jeszcze, że istnieją też wersje na Windowsa i macOSa. Przejdźmy do przeglądarki. Korzystam z domyślnej, czyli Firefoxa. Okazuje się, że nawet otwierając wiele kart, praca na komputerze jest komfortowa. To oczywiste, że wcześniej czy później osiągniemy limit RAMu, ale do przeglądania internetu zestaw się jak najbardziej nadaje. YouTube też działa płynnie, choć maksem jest rozdzielczość Full HD. Jeśli komputer miałby być użytkowany przez kogoś młodszego, to prawdopodobnie będziecie chcieli sprawdzić jakieś programy edukacyjne. Przy tej okazji wspomnę o Centrum Oprogramowania. To w tym, nazwijmy to, sklepie, pobierzecie oprogramowanie, a wszystko jest pogrupowane w odpowiednich kategoriach i duża część jest darmowa. Na przykład w kategorii edukacyjnej znajdziecie wiele programów do nauki języka. Przejdźmy teraz do kwestii stricte rozrywkowej, czyli instalujemy Steama i sprawdzimy kilka gier. Instalacja Valve'owego klienta nie jest może tak prosta jak pod okienkami, ale poradników na ten temat też znajdziecie wiele. Niestety nie będziemy w stanie odpalić większości gier, bo raz, że nie każda działa pod Linuxem, a dwa, większość nie zadziała z tak skromną konfiguracją, ale na pewno coś znajdziemy. Zatem, w jakież to gry możemy pograć pod Ubuntu na tym zestawie? Na przykład w odświeżonego Baldur's Gate 2 i to w rozdzielczości Full HD. Nawet podczas zadymy klatki są akceptowalne, dodam, że są one wyświetlone tutaj w rogu, ledwo widoczne. Niestety muszę się opierać na tym, co daje mi Steam. W Capsized też pogramy i to nawet w 1920x1080, ale klatki potrafią czasami spaść do 100, więc zbicie rozdzielczości wskazane. Half-Life 2 pozwala na rozdzielczość 720p i detale średnie.
Klatki w zależności od lokacji mieszczą się w przedziale 20-80, zwykle są w okolicy 40. Hammer Watch odpala się w Full HD, ale tylko przy najniższych opcjach graficznych. Gra trzyma przedział klatkowy od 30 do 50. Zaskakująco dobrze działa tutaj Factorio. Full HD, opcje graficzne średnio niskie i na chwilę przed odpaleniem rakiety widzimy przedział 30-50 fpsów. A jeśli zastanawiacie się, czy warto w grę zagrać, to może ta recenzja znaleziona na Steamie was przekona. Jezu Chryste, rzuciłem dziewczynę dla tej gry i tego nie żałuję. FTL działa nawet na kartoflu w Full HD, więc i na tym PC-cie działa dobrze. Klatki cały czas trzymają się V-Synca na poziomie 60. Roundabout trzyma przedział 20-30 fpsów, ale dopiero po zjechaniu z detalami na minimum i po ustawieniu bardzo niskiej rozdzielczości 800x480. W trzeciej odsłonie Creeper World widzimy stałe V-Synkowe 30 fpsów, nawet jak dużo się dzieje i to w rozdzielczości 1920x1080. Holy Potato A Weapon Shop nie posiada opcji graficznych, ale nie szkodzi, bo nawet w Full HD gra działa płynnie, najczęściej widzimy coś w okolicy 60 klatek. Jak widać, w coś tam udaje się zagrać nawet na tak skromnym zestawie i to pod Linuxem. Zakładam jednak, że nie każdy da się namówić na Ubuntu, więc teraz sprawdzimy, jak OptiPlex 745 poradzi sobie z W10. Tutaj przeprowadziłem też benchmarki, od których zaczniemy. W Cinebench R15 w teście wielorodzeniowym Q6600 pokazuje wynik 236 punktów. W teście pojedynczego rdzenia widzimy 62 punkty. Dla porządku podaję jeszcze wyniki z Cinebench R20 w obu testach. Jaka to jest wydajność w odniesieniu do czegoś nowszego? Sprawdziłem, ile kosztuje najtańszy laptop z 8 GB RAM w sklepie Morale. Padło na Asusa Chromebooka CX1 za 1341 zł. Procesor, jaki tutaj mamy, to Intel Celeron N3350. Układ ten uzyskuje w teście Cinebench R15 skromne 90 punktów w teście wielorodzeniowym i jeszcze skromniejsze 48 punktów w teście single core. Czyli Chromebooka zostawiliśmy daleko w tyle. Idziemy dalej. Niestety tutaj nasz triumfalny marsz się zaczyna kończyć, bo każdy z obecnie dostępnych notebooków z procesorem lepszym niż np. i3-1005G1 będzie uzyskiwał lepszy wynik w Cinebenchu od Q6600. Ten wspomniany procesor można znaleźć na przykład w jednym z najtańszych laptopów z takim CPU, czyli Lenovo V14 z oznaczeniem, jakie widzicie na ekranie. Notebook kosztuje 1900 zł, a procesor, jaki tutaj się znajduje, wyciska coś w okolicy 400 punktów w teście Cinebench R15 wielorodzeniowym. Udałoby się jeszcze znaleźć jakieś sprzęty z Pentiumami czy innymi Celeronami, które zostałyby pokonane przez Q6600, ale wszystkie byłyby tańsze niż te 1900 zł i droższe niż 1341 zł, więc jest to tak mały margines cenowy, że po prostu nie warto brać nic, co jest w środku. Reasumując, jeśli waszym celem jest zaoranie Q6600, to dobrym pomysłem jest notebook z procesorem i3-1005G1. Przed benchmarkiem graficznym podbiłem nieco zegary na karcie. 700 MHz na rdzeniu i 900 MHz na pamięci. Karta pozwoli na jeszcze większe podkręcenie, ale zakładam, że ktoś, kto byłby zainteresowany takim zestawem, nie będzie karty podkręcał wcale. Więc zostawię takie delikatne OC. 3D-markowy FireStrike standardowo ostrzega, że karta jest za słaba, bo ma jedynie 0,5 GB pamięci, ale test przeszedł bez problemu. Wynik to 261 punktów. Co ciekawe, przy okazji peceta za 50 zł, gdzie znajdowała się ta sama karta, ale mocniej podkręcona, udało się osiągnąć lepszy wynik w postaci 289 punktów. Tam procesorem był E8400. Ha! Wiedziałem! To teraz szybko przebiegniemy przez kilka gier. Na start świeżynka od polskiego dewelopera, Biota. Gra, która miała premierę w miesiącu publikacji tego materiału. Rozdzielczość Full HD, opcje domyślne, inne raczej nie są potrzebne i widzimy przedział od 30 do 50. CSGO jest raczej niegrywalny, bo przedział od kilkunastu do 50 klatek podczas zmagań z botami i to w rozdzielczości 1152x648 przy najniższych detalach nie wróży dobrych wyników podczas potyczki online. Często jednak klatki trzymają się w okolicy 30. Darmowa gra Expendables w Full HD działa tutaj bardzo płynnie, zwykle widzimy od 50 klatek w górę.
Call of Duty Modern Warfare 3 pozwolił na rozdzielczość Full HD i detale średnie. Przy takich ustawieniach gra działa z prędkością od 50 do nawet 140. W XCOM ustawiłem 720p i detale najniższe. Wynik to przedział 20-50 klatek. A jeśli wolicie bardziej klasyczne podejście do XCOM-a, to na blaszaku można też pograć komfortowo w Xenonauts i to w rozdzielczości Full HD. FPS-y skaczą od 30 do 60. Częściej widzimy górną granicę. Party Hard działa w Full HD i po włączeniu VSync-a klatki nie spadają z jego poziomu. Przy okazji testów tego blaszaka odświeżyłem sobie czwartego Quake'a i okazało się, że działa całkiem nieźle. 720p, średnie detale i przedział klatkowy od 40 do 70. Renegade Ops nawet w 720p i przy minimalnych nie zachwyca płynnością. Klatki potrafią spaść do dolnych 20, a na górce jest ich 40. Teleglitch przy maksymalnych detalach i w rozdzielczości Full HD trzyma klatki na poziomie VSync-a, czyli stale widzimy 30 klatek. Aby pograć w Tomb Raider Underworld w rozdzielczości 720p, trzeba trochę pogrzebać w opcjach. Przedział od 30 do 80 klatek uzyskałem przy opcjach niskich z domieszką średnich. Thunderwolves jest na testowanym optypleksie grywalny, ale tylko w rozdzielczości 1152x648 i przy najniższych opcjach graficznych. FPS-y skaczą od 20 do 40. W The Witness zaryzykowałem i ustawiłem rozdzielczość dynamiczną i detale minimalne. Rezultat to klatki od 20 do nawet 70, w zależności od lokacji. MudRunner w 1152x648 i przy minimalnych jest nawet zjadliwy. Gra pokazała przedział 20-40 klatek. They Are Billion skacze z klatkami od 20 do 50, ale dopiero po ustawieniu wszystkich opcji na minimum i w rozdzielczości 1280x720. Przedział 30-100 fpsów w Full HD i przy detalach średnio-niskich pokazuje Legend of Grimrock. Benchmark w Dirt Rally działający w rozdzielczości 1280x720 i przy minimalnych opcjach graficznych pokazał wynik 45 klatek średnio, minimum 32, a max 64. Przy średnich Full HD Painkiller pokazuje przedział klatek od 25 do nawet ponad setki. Dolna granica pojawia się bardzo sporadycznie. Shank w 1920x1080 po aktywowaniu VSync-a trzymał stałe 30 klatek. Lonely Mountains Downhill po ustawieniu wszystkich najniższych detali i rozdzielczości 1152x648 pokazuje przedział od górnych 20 do nawet 50. Zombie Night Terror w 1920x1080 działa bardzo płynnie, zwykle widzimy przedział od 30 do 60. Limbo trzyma cały czas 30 klatek w rozdzielczości Full HD i przy domyślnych opcjach graficznych. Turmoil w Full HD trzyma się VSync-a na poziomie 60 klatek. Kingdoms New Land trzyma stałe 60 klatek w rozdzielczości Full HD, FPS-y spadają tylko podczas dłuższego ataku. Na koniec LOL. Rozdzielczość 1920x1080, detale niskie, ale nie najniższe i widzimy przedział od 30 do 70. Jeszcze rzut okiem na watomierz. Podczas normalnej pracy, czyli internet, edytor tekstowy, widzimy coś w okolicy 100 W. Podczas największego obciążenia procesora i karty graficznej miernik pokazuje niecałe 170 W, czyli mamy jeszcze zdrowy zapas. Przypominam, że jest to scenariusz z dyskiem SSD, dyskiem talerzowym oraz kontrolerem SATA, czyli również z napędem optycznym. Jak widzieliście, OptiPlex 745 po zmianie procesora na Q6600 radzi sobie jako komputer dla ucznia, jako maszynka do internetu, czy nawet do odpalania kilku starszych gier, zarówno pod kontrolą Ubuntu, jak i pod Windowsem 10. Skompletowanie takiego zestawu jest bardzo proste. Wszystkie użyte komponenty zalewają wręcz serwisy z ogłoszeniami, ale jeśli jakimś cudem skończyły się zapasy modelów 745, to sprawdzimy teraz wariant drugi, czyli kolejny tani zestaw na tych samych komponentach, ale na bazie modelu OptiPlex 755. Seria OptiPlex 755 to właściwie kopia modelu 745 z kilkoma różnicami. Przede wszystkim chipset jest nowszy i płyty główne pracują z FSB 1333 MHz, co jest istotne, bo dzięki temu możemy potraktować procesor popularną modyfikacją i tym samym zyskać trochę darmowej wydajności.
ale to za chwilę. 755 występują również w czterech wariantach, wyglądając przy tym identycznie jak stara seria. Spoglądając na płyty główne, można jednak dostrzec kilka korzystnych różnic. Między innymi w wersji SFF jest już port eSATA, co ułatwi podpięcie kolejnego dysku. Ponownie radzę omijać wariant USFF, wszystkie inne będą już ok. Naturalnie najlepiej wypada wersja towerowa. Ja przeprowadzę testy na trochę zdezelowanym modelu typu desktop, którego mogliście już kiedyś widzieć na kanale Dobrych Programów. 755 może być waż za mniej niż 100 zł. Kompletny, gotowy do pracy znalazłem już za 70 zł. Warto mieć na uwadze, że omawianego AM-a można wyposażyć w procesor Xeon, np. X3320, który jest wydajnościowo zbliżony do Q6600. Znalazłem ofertę na takiego blaszaka już za 75 zł, więc jest to naprawdę tanio. Ja, tak jak mówiłem, użyję wszystkich tych samych komponentów, które zostały użyte w poprzednim rozdziale, ale na CPU zrobią moda. Nie wymaga to w zasadzie żadnej wiedzy oprócz tego obrazka. Potrzebna będzie taśma izolacyjna i nożyczki, a cała procedura polega na zakryciu tej jednej małej kropeczki. To sprawi, że procesor przedstawi się naszej płycie głównej jako CPU z FSB 1333 MHz zamiast 1066 MHz i nasz Q6600 zamiast z 2,4 GHz będzie pracował z częstotliwością 3 GHz. Przechodzimy do benchmarków. W Cinebench R15 uzyskujemy już 298 punktów, poprzednio, bez moda, było to 236 punktów. Single Core też wypada lepiej, mamy 79 punktów, a było 62 punkty. Jak na 0 zł i minutę zabawy z taśmą izolacyjną jest to chyba całkiem niezły rezultat. Tak wyglądają wyniki z Cinebench R20 i oczywiście również są lepsze. Przeprowadziłem jeszcze test PCMark. Dla porównania zestaw za 50 zł, który kiedyś składałem, gdzie znajdował się E8400 i taka sama karta graficzna, uzyskuje w tym teście 1428 punktów. Testów w grach nie będę powtarzał, bo w większości przypadków rezultat będzie identyczny. Bo jak mogliście już zaobserwować, procesor podczas grania się raczej nudzi. Wąskim gardłem jest karta graficzna i nic na to nie poradzimy. Oto dosłownie garść dodatkowych tytułów, które sprawdziłem na Optiplexie 755 z modem na CPU. W LEGO Batman zaszalałem, no tak jakby, to znaczy detale ustawiłem na maksa, ale rozdzielczość na 1280x720. W rezultacie widzimy klatki od 40 do sporadycznie nawet 80. Spodziewałem się lepszego wyniku w Oddworld New and Tasty, który jest remasterem gry ery Windowsa 95, ale niestety. 25-40 klatek i gra działa tutaj jedynie w rozdzielczości 720x480 przy najniższych detalach. Klatki w Bridge Constructor The Walking Dead nie są specjalnie ważne, więc zostałem przy rozdzielczości Full HD, ale wyłączyłem anti-aliasing. Przez większą część rozgrywki widzimy coś w okolicy 30 klatek. Hello Neighbor pozwolił jedynie na najniższe detale i rozdzielczość 633x356. O w mordę! I pomimo takich fajerwerków graficznych możemy liczyć jedynie na skromny przedział 25-40 fpsów. Platformówka The Fall działa z klatkami w przedziale 25-35 i tylko dlatego tak dobrze, bo wyłączony został anti-aliasing, a rozdzielczość to 1152x648. Na koniec jeszcze jeden tytuł odpalony w Full HD, czyli odświeżone drugie Settlersy. Cały czas widzimy tutaj V-Synca na poziomie 60 klatek. A jak wygląda Watomierz teraz po podbiciu zegara procesora? Dobrze, podczas przeglądania internetu max 140 W, podczas grania nigdy nie widziałem więcej niż 190 W, a podczas stres testu procesora i karty graficznej w szczycie zanotowałem 215 W, czyli jeszcze jakiś zapas mamy. A co jeśli chcielibyście pograć w trochę nowsze gry? Czy można rozbudować tego blaszaka o jakąś sensowną grafikę niskoprofilową? Okazuje się, że powoli staje się to możliwe, bo jest jedna karta graficzna, która jest sprawdzonym modelem do takiego scenariusza. Mowa o GT 1030, czyli grafika, którą można zdobyć już za 300 zł, co jeszcze niedawno było niemożliwe, bo ceny nawet używanych egzemplarzy były o wiele wyższe. Niestety nie mogę wam polecić żadnej alternatywy, bo tych zwyczajnie nie ma, albo nie spełniają one założeń tego materiału, gdzie każdy komponent ma być łatwy w nabyciu. Istnieją bowiem grafiki takie jak GTX 745, którego też otrzymałem od znajomego Juraszki, dzięki jeszcze raz, tylko problem polega na tym, że te karty na rynku używanym praktycznie nie istnieją.
Chciałem wam podać orientacyjną cenę, ile taka karta kosztuje, ale nie mogłem tego zrobić, bo przez miesiąc, jak powstawał ten materiał, nie pojawiła się w polskim internecie ani jedna sztuka. Dosłownie na chwilę przed opublikowaniem klipu dostałem info na Discordzie, że pojawił się egzemplarz GTX 745 za 299 zł. I od razu dodam, że ta karta nie jest tyle warta, bo za taką kwotę można przecież zgarnąć nowszego i mocniejszego GT 1030. Dodatkowym problemem okazuje się zasilacz. GT 1030 nie stanowi wyzwania dla takiego, jaki znajduje się w Optiplexach, ale starsze i mocniejsze grafiki jak GTX 750 Ti mogą być wyzwaniem, zwłaszcza po BSEL modzie. Zobaczcie jeszcze, na jakie osiągi możecie liczyć po kupnie GT 1030. Firestrike pokazuje wynik 2853 punktów, ale grafiki te dobrze się kręcą, więc podbiłem zegary do tak zwanych bezpiecznych wartości, czyli miejcie na uwadze, że można podbić je jeszcze bardziej. Na rdzeniu ustawiłem 1360 MHz, a na pamięci 1726. Czy coś to dało? No ba! Teraz w Firestrike wyciskamy 3112 punktów. Do benchmarków dorzucam jeszcze kilka gier, ale ponownie będzie to tylko garść. Na start GTA 5. Benchmark działa z klatkami w przedziale od 30 do 60 w rozdzielczości 1280x720 i przy detalach średnio wysokich. Assassin's Creed Chronicles China nie posiada opcji graficznych i jedyne, co można zmienić, to rozdzielczość. Ustawiłem Full HD. Wynik to klatki w przedziale 50-60. W Trackmania ustawiłem najniższe detale, ale zostałem przy rozdzielczości Full HD. Rezultat to FPS-y mieszczące się w przedziale 30-60. W Steep pogramy tutaj jedynie w rozdzielczości 1280x720 i przy minimalnych detalach. Benchmark oszacował średnią ilość klatek na 29, w dołku było ich 20, a na górce 36. Na koniec Fortnite. Pamiętam bardzo dobrze, jak na dokładnie tym samym zestawie, z taką samą kartą graficzną, Fortnite był całkiem grywalny. Niestety po kilku latach aktualizacji sytuacja mocno się zmieniła. Aby można było mówić o płynnej rozgrywce, musiałem ustawić 720p, do tego skalowanie, VSync na poziomie 30 fpsów i detale na absolutnym minimum. To jednak nie wszystko, bo konieczne było ustawienie tak zwanego wydajnościowego trybu renderowania. Klatki skaczą od 20 kilku i zatrzymują się na VSync-u. Zdecydowanie częściej widzimy górną granicę. Dodam jeszcze, że w parze z GT 1030 i Q6600 z modem zasilacz daje sobie radę. Podsumujmy, oto ile trzeba wydać na najbardziej wypasiony wariant z Optiplexem 755 i grafiką GT 1030, plus dodatkowo z dyskiem talerzowym o pojemności 1 TB. Jeśli granie was nie interesuje, to cena oczywiście spadnie. Możliwe, że dysk talerzowy też okaże się zbędny i zaspokoi was mniejszy dysk SSD. Optiplexy 745 i 755 to całkiem fajne maszynki, które dzięki swojej popularności są łatwe w nabyciu, a przez swój wiek są tanie i, jak mogliście się przekonać, cały czas mogą być wystarczające. Podkreślam jeszcze raz, że wszystkie te komponenty są łatwe w nabyciu. Może zapłacicie za nie więcej, ale przy takich kwotach te kilkadziesiąt złotych w górę nie będzie problemem. A macie pewność, że bez większych poszukiwań kupicie wszystkie podzespoły. Oczywiście omawiane OEM-y to nie jedyne dobre konstrukcje warte uwagi i jeśli macie jakieś swoje typy, to podzielcie się nimi w komentarzach. W tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim, którzy użyczyli mi głosu, a Saperowi za gościnny występ. Linki na jego kanał i do Discorda znajdziecie w opisie. Gaśnica na podorędziu. Ze śmietnika co prawda i nie wiem, czy jeszcze zadziała, ale ten... pokazuje, że jeszcze ma ciśnienie. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć! W renesansie. No tak dawno temu to nie wiem, jak się nazywały. Proszę pana, one się nazywały prześlicznie. Należy zajrzeć do słownika polskiego Lindego, tam się tego znajdzie. Tego pierwszego. One się nazywały koćpiergały.